Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam fanów hiszpańskich seriali i zapraszam na film pod tytułem Jak zginęła Trini i dlaczego? Dominika Wiązecka. Kochani, ta historia jest jedną z najtrudniejszych, najsmutniejszych. I najbardziej zagmatwanych w całym serialu Akacjowa 38. Trini i Celia były przyjaciółkami, takimi od serca, prawdziwymi od zawsze. Dzieliły się ze sobą radością i smutkiem, i zawsze się wspierały. Kiedy obie żyły szczęśliwie ze swoimi mężami, bawiły się wspólnie i dzieliły radością. Kiedy Lourdes wróciła do Don Ramona, dla Trini przyszły najgorsze jej chwile. I wtedy właśnie znalazła wsparcie u swojej przyjaciółki Celi i u jej męża Don Felipe. Kiedy Lourdes umarła, Trini wróciła do Don Ramona za sprawą swojej córki, Marii Luisy. A potem był ślub, Trini i Don Ramona, w zamierzeniu bajkowy, który przemienił się w koszmar bo zaraz po ślubie wybuchła bomba, która raniła wiele osób, a Don Maksymiliano zabiła. Potem Don Ramon, który też odniósł poważne obrażenia w tym wybuchu, jakoś się pozbierał. I rodzina Palacios Zaczęła żyć szczęśliwie. Po jakimś czasie urodziła im się córeczka. Córeczka cud, czyli milagros. Rodzice byli uszczęśliwieni. Przez cały czas towarzyszyła im celia, tak w sposób naturalny, jak zawsze. Nikt nie zauważył, jak w kobiecie rozwija się choroba psychiczna. Celia cierpiała z powodu braku dziecka. Z czasem to cierpienie wywołało u niej straszne skutki. Kiedy Trini leżała w połogu, towarzyszyła jej celia. Jak zawsze. Któregoś dnia trini źle się poczuła, zaczęła kaszleć. Celia uznała, że trini nie zasługuje na to, żeby być matką, i w ataku szału odebrała jej leki i udusiła ją poduszką. Don Ramon domyślił się wszystkiego. Choć nie od razu, cennych wskazówek dostarczyła Muniania, która widziała, jak celia karmiła małą Milagros swoją piersią, choć nie miała mleka. Ta straszna historia miała swój drugi tragiczny finał. Czyli śmierć celi. Ale o tym opowiem w innym odcinku. Kochani, jeżeli spodobał się Wam mój film, to zasubskrybujcie mój kanał, abyście mieli dostęp do innych filmów, streszczeń, recenzji, komentarzy z tureckiego rynku filmowego życzę wam dobrej nocy, dobrego dnia, miłego oglądania, Dominika Wiązecka.